Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nazywam się Zbigniew Charucki. Jestem inżynierem wdrożeniowym w firmie Nomios. Osobiście zajmuję się takimi technologiami jak systemy SIEM-owe, DLP, skanery podatności i SOAR-y. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić rozwiązanie firmy Log Manager, które pozwoli na kompleksowe zarządzanie logami w środowiskach korporacyjnych. Krótka agenda. Będzie to wprowadzenie do systemu. Może włączę prezentację. Będzie mi łatwiej tutaj, o, dokładnie. O, teraz powinno być wszystko w porządku. Krótka agenda. Wprowadzenie do zarządzania logami. Powiemy sobie, co to są logi, jakie są formaty tych logów. Następnie przejdziemy do zastosowania systemu Log Manager. Jak Log Manager rozumie logi. Następnie będzie architektura, baza wiedzy i podsumujemy sobie wszystko, o czym mówiłem. Slajd taki prezentacyjny. Mamy osoby od firmy Forsync, czyli dystrybutora rozwiązania oraz Log Managera, czyli producenta. Jest to pani Agnieszka Chmiel i Maciej Solnicki oraz z Forsynka pani Beata Kwiatkowska i Franciszek Lewenda. Są to osoby, które bezpośrednio wspierają nas w tym rozwiązaniu. Można śmiało do nich pisać, jeżeli są jakieś pytania, to też są otwarci na wszystkie tutaj propozycje. Przejdźmy do prezentacji. Z biegiem oczywiście prezentacji będą coraz bardziej techniczne rzeczy. Wszystkie urządzenia, wiadomo, generują logi, czyli im więcej urządzeń jest w infrastrukturze naszej, tym logów jest coraz to większa ilość. I lokalnie wiadomo, że te logi przechowywane ulegają retencji. Jak rozwiązać te powyższe problemy z bardzo dużą ilością logów? Oczywiście trzeba mieć jakieś urządzenie, które to zrobi za nas, które ten proces zautomatyzuje. I tutaj Log Manager właśnie umożliwia zbieranie tych logów do jednego pudełka, ujednolica format tych logów, czyli logi poddawane są procesowi normalizacji, zapewnia bezpieczeństwo ich przechowywania, udostępnia przechowywanie oraz poinformuje w przypadku wystąpienia zdefiniowanych tutaj warunków w systemie, czyli tak zwanych alertów. I dlaczego te logi zbieramy? Logi wiadomo, że zawierają istotne informacje, tak, z punktu widzenia operacji IT, bezpieczeństwa oraz audytu. No i wszystkie organizacje powinny zbierać logi, żeby wiedzieć, co się dzieje u nich w firmie, tak? Jak się Log Manager pozycjonuje względem konkurencji? Otóż Log Manager jest pośrodku między tymi dużymi rozwiązaniami SIEM-owymi a open source'owymi. I dostępne na rynku są rozwiązania takie jak korporacyjne i te open source'owe. I dlaczego są plusy, jakie są plusy Log Managera? Otóż te rozwiązania są po pierwsze drogie i to też jeżeli chodzi o te open source'owe, ponieważ tutaj zazwyczaj koszty są tych rozwiązań ukryte, ponieważ potrzeba czas
poświęcić ten czas na inżynierów, żeby wdrożyć te rozwiązania, potem na utrzymanie oraz koszt infrastruktury, załóżmy VM, tak? Są trudne w utrzymaniu oraz skomplikowane. I Log Manager przeznaczony jest dla takich klientów, którzy, którzy nie mają budżetu po prostu na dużego CMA, albo też nie mają czasu na zarządzanie dużym CMM lub produktem open source'owym. Tak? Potrzebują jakiegoś prostego rozwiązania w obsłudze produktu, tak, wyposażonego w takie najważniejsze funkcjonalności, czyli nie potrzebują takiego rozwiązania o zaawansowanych możliwościach CMowych, czyli też potrzebują na przykład rozwiązania, które będzie służyło do zbierania logów, filtrowania ich, aby je dalej przesyłać, na przykład do systemu CM w celu oszczędzania licencji. Lub też są to duże organizacje, które potrzebują takiego rozwiązania, które łączyć z telefonu, przepraszam bardzo, lub też potrzebują takiego rozwiązania w systemach w swojej sieci, tak, w swojej architekturze, które by te logi zbierały i forwardowały gdzieś dalej, tak, w celu na przykład filtrowania, żeby zaoszczędzić na licencjach. I tutaj po co nam tak naprawdę jest to centralne zarządzanie logami? Mamy kilka tutaj powodów, czyli takie powody praktyczne, operacyjne, jak centralne wyszukiwanie, jednolity format oraz retencja danych. Mogą być to powody bezpieczeństwa, czyli ryzyko modyfikacji tych logów, brak możliwości analizy oraz spowolnienie działania w odpowiedzi na jakieś tam incydenty. Oraz powody są prawne, czyli prawo cyberbezpieczeństwa, RODO i normy ISO, tak? I tutaj Log Manager spełnia te wszystkie punkty. Dodatkowo jest, można sobie wejść na stronę producenta, podałem tutaj na samej górze link, żeby sobie pobrać dokumenty, zapoznać się z nimi i poczytać, jak podchodzi do tego producent rozwiązania. Jakie jest zastosowanie systemu Log Manager? Otóż podstawowe takie zastosowanie systemu Log Manager to oczywiście wykorzystanie go jako kolektora logów i tutaj zbieramy logi ze wszystkich źródeł lub z wybranych źródeł. Zapewniamy logom bezpieczeństwo, czyli tu jest brak możliwości modyfikacji tych logów, tak, usunięcia ich z systemu. Możemy je przeszukiwać, wyszukiwać, są one znormalizowane do jednego formatu. I teraz drugi punkt, dlaczego nam ten Log Manager służy, do czego jest potrzebny, to jest też zbieranie logów systemów Windows. Otóż jest wyposażony Log Manager w agenta, którego instalujemy na endpointach, czy to stacje, czy serwery. I agent umożliwia zbieranie logów z dziennika zdarzeń, czyli na prezentacji są to events i bądź z plików płaskich, czyli z files. Na przykład takich jak Exchange Transport Log, logi firewallowe, DHCP, tak, DNS-y. Kolejny aspekt to Log Manager może być wykorzystany do integracji z systemem CM-owym, czyli tutaj oszczędzamy właśnie na kosztach licencji systemów CM-owych, czyli forwardujemy wszystkie logi systemów, czy to serwery, aplikacje, stacje robocze do Log Managera. W Log Managerze sobie tworzymy reguły filtrujące i wysyłamy tylko tą część logów istotną z punktu bezpieczeństwa do systemów CM-owych, które chcemy, żeby były dalej obrabiane tam w systemach CM-owych, korelowane i na czym się trzeba po prostu najbardziej skupić.
Czwarty taki powód to po prostu forwardowanie tych zdarzeń do zewnętrznego SOC-u, ponieważ nie wszystkie organizacje mają swój dział SOC-owy. I tutaj też z pomocą przychodzi nam log manager. Wysyłamy tak samo zdarzenia jak w przypadku systemów CIEM-owych do log managera, a log manager forwarduje nam logi bądź same alerty do systemów, do organizacji SOC-owych, tak? Czyli do zewnętrznego SOC-u. Jak wygląda tutaj to z naszego poziomu, czyli to wykrywanie incydentów w log managerze? Otóż te zielone kuleczki jasne trafiają do serwera log managera. Są to serwery firmy Dell. Następnie system je rozpoznaje i trafiają one do bazy danych. Baza danych to jest NoSQL. Dlaczego taka baza danych? Ponieważ jest najlepsza do pracy na plikach. I tam do szczegółów może przejdziemy później, jak to wygląda, i tam podlegają one procesowi przetworzenia. Możemy je zwizualizować na dashboardach, czyli graficznie przedstawić wszystkie wartości, które tam są znormalizowane, stworzyć sobie alerty i z pomocą tworzenia alertów przychodzi nam Blockly. O Blockly powiemy sobie później, dodam tylko, że to jest taka biblioteka programowania wizualnego stworzona przez Google'a, czyli system bloków, bramek logicznych, tak, które używamy do pisania korelacji w systemie Log Manager, do tworzenia alarmów, stworzymy alarm przy pomocy Blockly i wysyłamy go, załóżmy, mailowo na skrzynki administratorów. Jak log manager rozumie logi? Otóż wiadomo, że logi dzielą się na uporządkowane i nieuporządkowane, czyli uporządkowane, czyli mają jakąś strukturę, także zmienna równa się wartość. To są logi uporządkowane, a nieuporządkowane to ciąg wartości, które przychodzą do nas w logu i trzeba z tego ciągu wartości wyłuskać informacje, tak? I potem je zrozumieć. I mamy masę systemów w organizacjach, które nie mają takiego jednolitego formatu, czy to logi Windowsowe, jakieś FortiGate, prawda, Linuxowe, jest tego dużo. I chcemy mieć taki efekt, żebyśmy wszystkie te logi po prostu rozumieli, żeby to było spójne w jednym formacie. Jak do tego punktu podchodzi Log Manager? Otóż celem parsowania jest zmiana odebranego logu na jednolity format i wyłuskanie tych wartości, które nas interesują, i przypisanie ich do odpowiednich kluczy. I tutaj Log Manager dzieli każdy odebrany log na trzy części. Po pierwsze jest to część meta, czyli to są metadane opisujące dany log, czyli informacje z nagłówka IP oraz syslog. I to są dane dodawane są do wszystkich logów automatycznie, czyli ta część tutaj meta. Po drugie jest to część message data, czyli część zawierająca faktyczne dane przenoszone przez log. I do ich wyłuskania potrzebny jest tutaj parser. A całość, czyli część, czyli meta plus data, to jest tak zwany RAW nasz. I tu jest właśnie widok w bazie danych, przykład, jak to wygląda w bazie danych Log Managera. I tutaj dlaczego stosowany jest taki format w Log Managerze, czyli format key value? Z prostego powodu, jest łatwiejsze wyszukiwanie i praca z logami. Tutaj można się posłużyć przykładem, że załóżmy, że wyszukujemy sobie adres IP 192.168.25.26. I jeżeli nie stosujemy tego formatu key value, po prostu
byśmy wpisywali ten adres IP w wyszukiwarkę logów i system szukałby wszędzie tego adresu IP. Czyli na wszystkich logach, na wszystkich, załóżmy, systemach. A jeżeli mamy ten format key value, to adres IP jest przypisany do zmiennej w systemie i wiemy, że on ma szukać w tej zmiennej tego adresu IP, dlatego skupia się już tylko na wybranej zmiennej i w tej zmiennej szuka tego adresu IP. Inny benefit takiego formatu to łatwe generowanie grafów, tak? Jakichś tam dashboardów, wykresów, tak? Statystycznych, na przykład wszystkie wartości w kluczu message source IP w ciągu ostatniej doby, tak? I jeszcze na przykład posortowane po najczęściej występujących. Właśnie po to jest ten format key value. Jest stosowany w systemie Log Manager. Czym jest proces normalizacji? Pewnie większość z Państwa wie. Może wyłączę ten wskaźnik laserowy, ponieważ nie przeskakują mi dalej slajdy. O, teraz będzie lepiej. Jak to wygląda dalej w systemie? Ta część meta jest brana, jeszcze raz wskaźnik, jest brana do obrabiania i wartości, które są zdefiniowane w systemie Log Manager, wartości, które są zdefiniowane w systemie Log Manager, są przypisywane zmienne, takie jak na przykład w polu meta parser będzie jakiś tam wigor, załóżmy w polu meta source transport będzie nasz port i protokół, tak, tutaj w polu, który jest zdefiniowany w systemie Log Manager IP będzie adres IP. Przewidziemy sobie dalej i tutaj też muszę wyłączyć chyba wskaźnik, tak, jest zdecydowanie lepiej. I to samo się dzieje, jeżeli chodzi o część data. Do pól już zdefiniowanych w systemie możemy sobie przypisywać wartości, są przypisywane wartości z naszego logu surowego. Tak, adres IP, port, jakiś tam kraj, protokół, tak, takie właśnie rzeczy. Co nam umożliwia normalizacja? Otóż ponieważ logi są znormalizowane, czyli wiemy, jak system je przypisuje i gdzie, to możemy je zwizualizować graficznie w systemie. I tutaj na jakiejś tam osi czasu możemy sobie zobaczyć, ile tych logów i kiedy one przyszły, pofiltrować je po, załóżmy, potworzyć sobie dashboardy po source IP, destination i tak dalej, i tak dalej. Kolejny problem to jest pisanie tych parserów, tak? I tutaj wspomniałem, że w różnych systemach jest to różnie realizowane, są one w postaci wyraźnie regularnych i są na przykład też w HTML-u i to, żeby napisać parser, wymaga od osób, które zajmują się takimi systemami, które logi zbierają, jakiejś tam wiedzy programistycznej. A Log Manager podchodzi do tego inaczej. Otóż on wychodzi z założenia, że przy wykorzystaniu Blockly wystarczy znać samą logikę tutaj i tego, jak chcemy, żeby ten parser był napisany, czyli mamy bloki logiczne po lewej stronie, wybieramy sobie dany blok logiczny i z gotowych bloków logicznych, które przeciągamy poprzez przeciągnij i upuść na prawą stronę, tworzymy sobie parser bądź alarmy w systemie. I tutaj motto producenta brzmi Radical Simplicity, czyli taka radykalna prostota wszędzie, gdzie jest to możliwe, żeby nawet taki prosty użytkownik mógł korzystać z systemu. Oczywiście, jak wiadomo, wiedza taka minimalna programistyczna się przyda, prawda, jak na przykład bramki logiczne, to trzeba znać, ale już nie trzeba się zagłębiać w kod, ponieważ całość jest intuicyjna dla użytkownika.
I tutaj Log Manager wykorzystuje bloki wszędzie, gdzie jest tam to konieczne. Parsowanie, klasyfikacja, alertowanie, no i filtrowanie, tak? W porównaniu na przykład do splankowego SPL-a, bloki tutaj jest banalnie proste, tak? Dzięki temu, że wybieramy, właśnie jak mówiłem, jedną z tych kategorii, przeciągamy, upuszczamy, ewentualnie dopisujemy jakąś zmienną w środku i testujemy to. System posiada taki mechanizm do debugowania podczas tworzenia parsera i tutaj mamy widoczny log w postaci JSON-owej. Możemy zmienić go na tabelaryczny bądź po prostu RAW. Widać, gdzie, do jakich pól są przypisane zmienne z logu. Mamy wiadomość, taką wiadomość testową po prawej stronie i output nasz, tak, czyli do pola timestamp mamy przypisany czas. Czyli też jest taka funkcja jak debug podczas tworzenia parsera, czyli wiemy, czy gdy go stworzyliśmy, to czy dobrze jest to po prostu przypisane. Te wartości są przypisane do pól w systemie. System posiada wzbogacanie logów. Wyłączę na chwilkę rysik. I takim przykładem wzbogacania logów poprzez Blockly jest, może być, się załóżmy, log Windowsowy. Otóż wygląda to tak, że gdy przychodzi do nas log Windowsowy, to mamy kody błędów, tak, które nic nam nie mówią na pierwszy rzut oka, a poprzez napisanie prostego, poprzez stworzenie prostego Blockly w systemie możemy rozwiązać nazewnictwo kodów błędów, ponieważ te kody błędy są dla nas znajome. Wystarczy sobie ten kod błędu wpisać w przeglądarkę internetową i będziemy wiedzieli, co ten status bądź substatus oznacza. I już potem w tym procesie, jak do nas log przyjdzie i te znaczenia będą przetworzone, wartości w logu będą nam, czyli te kody błędu będą ich nazwy rozwiązywane w taki sposób, jak status zamiast 0, tam XC00, tak dalej, na account logon registration, tak? I tak samo substatus. Czyli system też może wzbogacać logi, nie tylko to, co nam daje dany serwer bądź stacja robocza, ale też możemy dokładać jakby swoje tutaj rzeczy do samego logu w procesie przetwarzania. Przejdziemy sobie dalej. Jak to wygląda graficznie w systemie? Otóż po zalogowaniu się możemy sobie przejść do zakładki dashboard i producent, to jest akurat jedna z części tutaj dashboardów, producent przygotowuje gotowy już dashboard do danych systemu. Wystarczy wybrać sobie gotowy dashboard i zobaczyć na przykład logowania Windowsowe, tak? I te dashboardy są ciągle rozwijane. Tutaj nie mam akurat paska jeszcze przewijania w dół, ale to by było ich sporo więcej do różnych systemów. Dodatkowo możemy tworzyć sobie sami też dashboardy, tak? Czyli nie jesteśmy uzależnieni od tego, że coś przygotuje, a my po prostu korzystamy tylko z tego out of the box. Jak to dalej wygląda przy taki przykład monitorowania logowań użytkowników? Otóż zdarzenia Windowsowe, wybieramy sobie graf czasu z podziałem na, załóżmy, success. Możemy sobie zrobić zagnieżdżenie do zdarzeń administratorskich. Następnie możemy sobie sprawdzić, jakie te zdarzenia administratorskie są, czyli czy jest poprawne logowanie, czy jest na przykład niepoprawne i tak dalej, i tak dalej. I tak po nitce do kłębka dochodzimy do tego, gdzie mamy tutaj problemy, w jakim systemie, tak? Kolejny taki przykład to monitorowanie systemów mailowych, czyli gotowy dashboard, wystarczy otworzyć sobie, wybrać jeden z gotowych dashboardów, załóżmy, i mamy cały
tutaj graf, czyli status, source IP, z jakiego kraju, tak, skąd, od kogo do kogo, tak, te maile przychodzą. Wszystko to jest w systemie zwizualizowane. VPN, nie ma sprawy. Możemy sobie sprawdzić godziny logowania, wylogowania, geolokalizację, czas trwania sesji, eksport danych jest możliwy również do formatu CSV. Czyli też możemy sobie tutaj zagnieżdżać się w różne takie dashboardy stworzone przez użytkownika. Kolejną rzeczą jest, oczywiście są powiadomienia o zdarzeniach bezpieczeństwa i tutaj po stworzeniu sobie przez Blockly grafu i zapisaniu tych ustawień, system alarmuje nas w wiadomościach mailowych, jaki był powód incydentu. Możemy sobie też wstawić do logu część meta. Tutaj jest przykład w postaci tabelarycznej, tak? Czyli jest to w pełni też konfigurowalne, jak to będzie wysyłane. Kolejnym przykładem jest dostęp do plików, monitorowanie dostępu do plików, czyli mamy sobie file server, tak? Jest jakiś użytkownik, nazwa tego pliku. I na przykład widać, że jaki był akces do plików tutaj wykonany i jak to się po prostu przedstawia. Tworzenie raportów audytowych. Po stworzeniu sobie searcha jest możliwość wyeksportowania do formatu CSV poprzez ikonę plusa tutaj w prawym górnym rogu. I na przykład zaimportowania go do Power BI-a i tam już stworzenia sobie jeszcze innych wykresów, tak, dashboardów, bądź z poddaniem go portosowi statystycznemu. Architektura, czyli pewnie to, co interesuje Państwa najbardziej. Otóż jak to wygląda w Log Managerze? Na początku mamy strumień danych, czyli Log Manager dzieli go na trzy części, ten strumień danych, czyli dlaczego tu jest 2000, 5000, 10000 EPS, ponieważ takie są urządzenia sprzedawane przez producenta, gdzie sobie zaraz powiemy o licencjonowaniu w punkcie tam dalszym i opowiem, jak to wygląda, ale mamy strumień danych, załóżmy tam mieszczący się w granicach 2000 EPS-ów, zdarzenia surowe trafiają do bufora, który ma 50 GB, poddawane są procesowi klasyfikacji, następnie parsowaniu, alertowaniu i korelacji i dopiero potem po tym całym procesie trafiają do naszej bazy danych NoSQL, jej wielkość jest zależna od tego, jakie pudełko sobie wybierzemy. A na samym końcu już przedstawiamy to w postaci graficznej, czyli użytkownik loguje się do systemu przez przeglądarkę i graficznie są te dane zwizualizowane. Architektura, ciąg dalszy, Log Manager nasłuchuje domyślnie na portach i czeka na zdarzenia, które do niego spłyną, tak? Czyli tutaj możemy te logi zbierać po, załóżmy, syslogu, tak? Czyli wszystko to jest w formacie RFC 5424, załóżmy JSON, CEF, LIF oraz możemy wysyłać do niego dowolne dane tekstowe. On to zrozumie, a nawet tak nie zrozumie, będzie można napisać sobie w łatwy sposób parser tutaj. Druga taka rzecz, czyli Log Manager posiada też aktywne zbieranie logów i tutaj aktywnym zbieraniem logów jest dostęp do odpytywania baz danych, tak? Załóżmy w celu pobierania sobie jakichś danych z tabel i tu jest MySQL, MSSQL, Oracle i Postgres, możemy też do maszyn typu VMware oraz do Office 365, tak? Czyli takie aktywne zbieranie danych z systemów. Kolejna rzecz to agent.
Tu jest przykład agenta i Windows Event Sender, który może pobierać pliki z dzienniku zdarzeń lub czyli na przykład Security System Application oraz pobierać zdarzenia z plików. I komunikacja, załóżmy, jeżeli chodzi między tym agentem a konsolą Log Managera, jest po wpisach SRV tutaj DNS-owych, tak? Po rekordach DNS-owych. Jeżeli nie byłoby domeny, a chcielibyśmy, czyli sytuacja jakaś robocza, bądź serwer nie byłby wpięty do domeny, możemy też te logi zbierać. Tutaj wystarczy zedytować, tak, rejestr plików i dodać tam odpowiednie zmienne i też system wykryje tego agenta w konsoli zarządzania agentami i będzie można wtedy pobierać logi, jeżeli stacja nie jest, endpoint nie jest wpięty do domeny. Następnie jest to też komunikacja pomiędzy log managerem a tym agentem po TLS-ie, czyli zakres portów jak poniżej. Ten VES, jeszcze tutaj wrócę do tego VES-a, bo VES to był stary agent Log Managera, a teraz jest nowy agent, czyli Log Manager podszedł trochę teraz inaczej do odbierania tych logów. Otóż zastosował tutaj bitsy i powód wykorzystania bitsów. Jest to po prostu znane, sprawdzone, rozwiązane, przetestowane na tysiącach wdrożeń na całym świecie. Czyli mamy, jest bardziej po prostu stabilne niż ten stary agent, ale zakres portów jest tutaj niezmieniony. Tak, komunikacja pomiędzy Log Manager orchestratorem a samym Log Managerem, czyli tym naszym serwerem, jest po 443. Komunikacja obustronna. Możemy sobie zbierać zdarzenia z eventów i to jest do tego winlog on a bit oraz z plików, czyli file bit. I tutaj Log Manager Orchestrator, on zarządza działaniem bitsów, tak? Czyli aktualizuje je, podpina konfigurację, rejestruje, tak? Nowy agent jest bardzo wydajny i stabilny. I tutaj jednocześnie nie obciąża zbyt systemu, tak? Jak widać, te wartości, które podaje producent, co naprawdę dla obciążenia systemu są jakieś znikome przy wielkości plików, tak? I dodatkowo też bitsy mają bardzo dużo możliwości i opcji konfiguracyjnych, tak? Jest dużo większy potencjał tutaj dla rozwoju, jeżeli chodzi o to zbieranie logów. Architektura, ciąg dalszy. Istnieje coś takiego jak forwarder. Czyli jeżeli mamy organizację, załóżmy, rozproszoną geograficznie, tak, i chcielibyśmy zbierać logi przy użyciu Log Managera, to w lokalizacji głównej mamy serwer Log Managera, a w lokalizacji zapasowej na przykład stawiamy sobie taki forwarder. Forwarder jest w postaci hardware'owej lub wirtualnej. Do niego on może zbierać tylko, on tylko nasłuchuje i zbiera to, co do niego wyślemy. Nie posiada możliwości aktywnego odpytywania serwerów albo systemów do zbierania logów. Tylko to, co do niego wyślemy. Tak? On nasłuchuje i potem forwarduje to wszystko do Log Managera IPsec-iem, tak? Czyli przy jakiejś tam firewall, tak? Musimy zadbać o przymuszenie ruchu sieciowego i te zdarzenia będą forwardowane. Jak to wygląda z architekturą? Otóż jest dostęp do, jeżeli już zdarzenia trafią do bufora, zostaną sparsowane do bazy danych i będą w tym silniku aplikacyjnym, to możemy odwoływać się po API, wysyłać je już do SIEM-a, bądź backupować je na jakimś tam oddzielnym zasobie storage'u. I tutaj
Tak jak wspomniałem, wszystkie formaty logów, tak, co sobie po prostu tam wymyślimy, wysyłamy do nas, integrujemy sobie te systemy z sobą, bądź też przy pomocy forwardera przesyłamy do serwera log managera. Licencjonowanie. Otóż w różnych systemach jest ono, każdy producent ma różne podejście. Główną zaletą Log Managera jest to, iż nie posiada on ograniczeń licencyjnych, czyli wybieramy sobie serwer fizyczny bądź wirtualny, który jest skalowany na 2000 EPS-ów, w piku przez 10 minut załóżmy do 4000 i posiada on jakąś tam swoją bazę danych i jeżeli byśmy mieli ten maksymalną wielkość, czyli 2000 EPS-ów, to producent zakłada, że przy takiej bazie danych tych logów starczy nam na 106 dni. I załóżmy, klient sobie kupuje te 2000, te pudełko M na 2000 EPS-ów, ale z jakiegoś powodu, bo środowisko się rozrasta, chce powiększyć swoje środowisko i mówi, to już jest dla mnie za małe, co mam teraz zrobić? No tutaj widzę, że muszę kupić sobie pudełko większe, skalowane na 5000 EPS-ów, tak? Ale producent tutaj wychodzi z ręką do klienta i jak to wygląda? Otóż kupujemy sobie serwer o wielkości L i przychodzi ten serwer do klienta, robimy tam migrację danych, ale nie płacimy całej kwoty za ten serwer większy. Płacimy tylko różnicę w cenie wynikającą z przejścia z M-ki na L-kę, a jak sobie zgramy te dane na ten większy serwer, to te pudełko odsyłamy do producenta. Czyli to jest naprawdę bardzo fajne, że nie płacimy całej tej kwoty, tylko tą różnicę w cenie, czy to z M-ki na L-kę, z M-ki na XL-kę i tak dalej, i tak dalej. Tylko różnicę w cenie. Dodatkowo każdy z tych komponentów jest klastrowane. Możemy sobie taki klaster wydajnościowy stworzyć, żeby nie było też utraty w logach, w otrzymywaniu logu, żeby nie było przerw, tak? Patrząc na tech spreadsheet, mamy tu różne pudełka, mamy ile każdy ma ramy, jakie są dyski, w jakim rajdzie, tak, pojemność i tak dalej, tak, szczytowe EPS-y, jak to wygląda w przypadku forwardera i jakie są też dodatki. Do systemu, także mamy taki spreadsheet. Jak to wygląda następnie z źródłami danych, z systemami wspieranymi? Otóż producent wspiera ponad 135 systemów, to jest przykład tam kilku tam wybranych, kilkunastu wybranych systemów oraz wszystko, co jest w formacie 5.4.2.4, JSON, CEF i Live. Dodatkowo jest taka zaleta tutaj w tym systemie, że jeżeli mamy jakieś źródło danych niestandardowe, załóżmy, do którego potrzeba jest napisania parsera, a jednak te bloki dla nas jest też, by było jakieś nieintuicyjne, to producent za niewielki ułamek, prawda, jakieś tam kwoty i tu jest też bardzo elastyczny w tym podejściu cenowym, analizuje takie logi, patrzy sobie, co potrzeba tutaj, żeby ten parser był napisany i pisze za nas ten parser. Jeżeli to jest jakieś źródło, które by miało jakąś wartość taką, nie taką tylko dla tej organizacji naszej, czyli taką, ale też gdzieś indziej jeszcze, żeby można było je zastosować, ten parser, to potrafi też stworzyć go za darmo, tak? Czyli albo z jakiś tam ułamek tej kwoty, albo całkowicie, tak, za darmo. Tutaj do negocjacji, prawda, z producentem. Baza wiedzy log managera, czyli jak log manager
to u siebie prezentuje. Otóż na wstępie trzeba wspomnieć, bo jeszcze jest producent teraz w fazie takiej przejściowej i warto o tym wspomnieć, bo były tutaj różne takie komplikacje, bo nazwa Log Manager była pisana z dużych liter log, z małych manager i to wprawiało w kłopotanie klientów. Oni próbowali to różnie odmieniać, pisać. Teraz jest to ustandaryzowane, jest tylko Log Manager z dużej litery i wszystko, prawda, po kolei z małych. Czyli to jest ten poprawny format zapisu nazwy. Logo się też zmieniło, nie w takiej postaci, a w takich postaciach, tak. Czyli dlaczego o tym mówię? Otóż mówię o tym dlatego, że jakbyście się Państwo spotkali z taką sytuacją, że jest inny zapis, to oznacza, że jeszcze jest gdzieś tam w formie takiej przejściowej. I tutaj przykład jest właśnie forum, gdzie jeszcze na forum Log Managera jest to w takiej nazwie nie jest do końca zmigrowanej, tak? Ale przechodząc do rzeczy, otóż warto się na forum zarejestrować, ponieważ te forum żyje i naprawdę jak tam użytkownicy wpisują jakieś pytania, case'y, to jest tam masa pomocnych dla nas informacji, tak? Jak coś skonfigurować, jak coś ustawić, tak? Oprócz tego, co daje producent, czyli takich manuali i poradników, mamy swoją bazę wiedzy tutaj na forum i też jakieś zgłoszenia supportowe, jeżeli chcemy, to wpisujemy problem w danym dziale, w tym przypadku Log Manager Support i nie jest to jak w przypadku innych tam producentów, gdzie wpada nam zgłoszenie do jakiegoś tam bębna i nie wiemy, co się z nim dzieje, tak? Tutaj widzimy, jeżeli to jest jakaś nowa funkcjonalność, którą byśmy chcieli, żeby to było zastosowane, to dostaniemy odpowiedź od producenta, że tak, pracujemy nad tym i jest spodziewane na przykład w takim okresie, albo nie przewidujemy takiej możliwości i wiemy, tak? A w większości przypadków jest taki tutaj objaw, że takiej informacji nie dostajemy, tak? I jest jakiś tam feature request założony u producenta oprogramowania, ale nie wiemy, co się z nim dzieje. Baza wiedzy, jeżeli chodzi o YouTube i tutaj bardzo fajna sprawa, bo wszystko, co chcemy zrobić w systemie. Słyszałem, że tutaj miałem telefon, że jakieś były problemy techniczne odnośnie prezentacji, dlatego pewnie nie wiem, od którego momentu mnie urwało. Sprawdzę może czata na wstępie. Proszę o chwilkę. Dobrze. Tutaj widzę, że ktoś pisze 3 slajdy wstecz, tak? To cofniemy się może do prezentacji. Trzy slajdy wstecz, to pewnie od tego momentu gdzieś mnie ucięło, czyli same te podsumowanie. To może przejdźmy do tego podsumowania rozwiązania. Otóż główne cechy. Centralny interfejs graficzny, wszystko w jednym miejscu. Szybkie, intuicyjne wyszukiwanie, analiza audytowa i śledcza jest możliwa. Możemy alertować, raportować różne rzeczy. Jest unifikacja logów do jednego spójnego formatu. Długoterminowe przechowywanie tych danych, wsparcie klastrowania i centralne przechowywanie logów. I co tutaj jest jeszcze fajnego i ważnego, że jest to typ rozwiązania bez licencji w jednym spójnym rozwiązaniu sprzętowym z wymianą następnego dnia w razie awarii. Czyli jak urządzenie ulegnie awarii, następnego dnia roboczego producent wysyła nam nowe urządzenie, żebyśmy mogli sobie je podmienić, tak? I wsparcie tam ze zgodnościami z lokalnym prawem, czyli na, załóżmy ISO. Jest to wydajność na poziomie do 10 tysięcy PS-ów, ponad 135 natywnie wspieranych źródeł,
przestrzeń dyskowa do 120 terabajtów, klastrowanie, natywny, centralny, zarządzany klient Windows, tak? Czyli wszystkie też aktualizacje odbywają się bezpośrednio bez naszej ingerencji do nowszych wersji. Jest taka możliwość, że my możemy sobie to wybrać i on sam nam się, ten klient na stacjach zaktualizuje. I nie ma limitu tutaj na ilość źródeł logów. Następnie koszt to jest ułamek tego, co proponuje nam konkurencja i jest wsparcie techniczne w lokalnym języku, w języku polskim, tak? Kompletna dokumentacja i interfejs po angielsku. Forum użytkowników, który tak jak wspominałem, żyje i należy z niego jak najbardziej tutaj korzystać. I nowe funkcje, czyli producent też słucha, czego potrzebują klienci i stara się, i to dość aktywnie stara się zaimplementować te zmiany u siebie w systemie. To chyba by było wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za poświęcony czas dzisiaj. Co z klientami? Tutaj jeszcze przejdę do czatu. Pan Przemek, Przemysław pisze, a co z klientami Linux? Czyli w tym momencie nie ma takiego agenta na systemy Linuxowe. Wiem, że są takie prace już są podjęte, żeby tego agenta tam gdzieś tworzyć, ale na ten moment jeszcze nie. Jest z nami, widzę tutaj na czacie, bo jak prowadziłem prezentację, to Franciszek Lewenda odpowiadał, widzę, na jakieś pytania. Jest to osoba od samego producenta, czyli no, widzę tutaj, że pan Franciszek pisze, że w planach jest agent, tak jak mówiłem, Bitsa na Linuxa. Tak, tak, tak. Okej. Mam jeszcze tutaj do Państwa pytanie, czy są jeszcze jakieś tutaj rzeczy, co chcielibyście się Państwo dopytać. Są chyba są, dlatego jeszcze chwilę poczekam. Jak nie będzie już pytań, wątpliwości, to oczywiście wtedy zakończymy webinar. Co się dzieje z danymi, gdy wymieniony jest sprzęt? Otóż dane trzeba skopiować, tak, na drugie urządzenie, tak? Przychodzi nam nowe urządzenie, robimy kopię tych danych i jest możliwość po prostu wyzerowania na starym urządzeniu do fabrycznych ustawień. Czyli nie ma takiej możliwości, żebyśmy oddali serwer z tymi danymi naszymi do producenta z powrotem, tak? Tutaj widzę, że są jeszcze jakieś tutaj pytania. Tak, tak. Tam na prezentacji pokazywałem, że dane są. Ogólnie baza danych jest tak skonstruowana, że my jako użytkownik nie mamy tam całkowicie wjazdu na ten serwer. Nawet jeżeli zalogujemy się po SSH, to jedyną rzeczą, którą tam możemy zrobić, to jest tak naprawdę spojrzenie sobie na interfejs sieciowy i jak to wygląda. No, po prostu tych komend jest, tak jest to, są te prawa przycięte, że tych komend jest bardzo mało dostępnych i to służy też temu, żeby nie było ingerencji w zawartość tych logów, które otrzymujemy, tak? Czyli też nawet sam admin tego systemu nie ma tam możliwości, żeby cokolwiek zmienić. A jeżeli logi przychodzą do nas, to tak oczywiście są one też kanałami szyfrowanymi przesyłane, tak? Czyli przy użyciu na przykład forwardera. Dziękuję.
No dokładnie, dokładnie to, co mówiłem, czyli tylko interfejs sieciowy, potwierdził pan Franciszek. Czy jeszcze jakieś są może pytania? Zachęcam, jest możliwość. Tak, nagranie będzie dostępne. Otrzymają Państwo po zakończeniu webinaru maile z zakończeniem webinaru i będzie link do webinarium. Nawet chyba nie wiem, czy nie będzie takiej możliwości, żeby sobie pobrać to nagranie. Także też jest taka możliwość. I będzie sobie można później wszystko powoli obejrzeć. Czyli tak, jak najbardziej. Dokładnie. Zapraszamy tutaj też do zadawania pytań. Ja może też na czacie napiszę swój mail. Jeżeli by były jakieś pytania, można śmiało do mnie tutaj pisać. Na pewno odpowiem. Można też pisać do Franciszka, czy też na początku slajd był taki o osobach do Maćka Solnickiego, też na pewno odpowie na wszystkie pytania. O, i Franciszek też swój mail tutaj na czacie widzę napisał. Skoro nie ma więcej pytań, to zakończymy na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że rzadki wstęp do Log Managera, jak to wygląda, podobało się Państwu. Do widzenia.